Hej czołem! Dzisiaj o tym, że ta wojna jest ustawiona, chodzi o wojnę na Ukrainie i niestety może eskalować. A o co konkretnie chodzi? Chodzi o to, że Ukraińcy zaatakowali Krym i w wyniku tego ataku zginęli cywile, którzy byli na plaży. 4 zginęło, ponad 100 jest rannych i co się dzieje? Amerykanie wzywają, Rosjanie wzywają oczywiście na dywanik amerykańskiego ambasadora, żeby się wytłumaczył, żeby przekazać swoje stanowisko, ponieważ okazuje się, że to nie jest wojna ukraińsko-rosyjska, bo jakby to była wojna ukraińsko-rosyjska, to już by dawno się skończyła. Okazuje się, że to jest wojna od początku zaplanowana, co tylko te wydarzenia potwierdzają to, że ta wojna była zaplanowana między USA i między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. To jest to wojna między tymi dwoma mocarstwami, które to zaplanowały. No i teraz jest po prostu kwestia tego, że oj, nie tak to miało być i zaraz sobie o tym porozmawiamy i zacytujemy pewne fragmenty mówiące o tym, że są uzasadnione podejrzenia, że na terenie Ukrainy działają Amerykanie i to oni obsługują ten amerykański sprzęt, który został wykorzystany do ataku na Krym. Oprócz tego jeszcze warto by wspomnieć o buncie w ukraińskiej armii, ponieważ jeden z wysoko postawionych oficerów ukraińskich po prostu nie wytrzymał, był na tyle zdesperowany całą sytuacją, że na mediach społecznościowych po prostu powiedział, jak niektórzy ukraińscy generałowie traktują żołnierzy, że są wysyłani na pewną śmierć. Do tej pory była to informacja nieoficjalna, a teraz wydaje się, że to jest informacja bardzo oficjalna, zwłaszcza, że już Zełenski wyciągnął wnioski na temat i zdymisjonował tego generała, który był posądzony o to, że wysyła swoich ludzi na pewną śmierć. Ale o tym sobie zaraz pomówimy również i powołamy się na źródła. Zanim jednak przejdziemy do tematu, krótka przerwa, 1 minuta reklamy i wracamy. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki którym będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki, jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy-ppp.pl. Tam dowiesz się więcej i dowiesz się, jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Zacznijmy sobie od tematu ataku na Krym, teoretycznie ukraińskiego ataku. Eksperci się pojawili nawet, którzy twierdzą, że Ukraina może wygrać z Rosją tylko na Krymie. No, ci eksperci uważam, że troszkę się zagalopowali. Nie wiem skąd akurat tutaj portal do rzeczy wziął tych ekspertów i powołuje się na ekspertów, którzy mówią właśnie, że Ukraina może wygrać z Rosją na Krymie. Ja uważam, że Putin na to nie pozwoli, nikt na to nie pozwoli i to nawet nie było w planach amerykańsko-rosyjskich, bo tak jak powiedziałem na wstępie, według mnie ta wojna jest zaplanowana. Co konkretnie się stało? Ukraina, teoretycznie Ukraina, a tak jak powiedziałem, są podejrzenia, zresztą Rosjanie to sugerują i mówią wprost to Amerykanom, że to wy to obsługujecie. I bardzo możliwe, że to rzeczywiście Amerykanie obsługują to wszystko z terenów Ukrainy, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Krym został zaatakowany amerykańskimi rakietami operacyjno-taktycznymi. Atak MS, ATAEC CMS. Bez znaczenia nazwa, aczkolwiek chodzi tu o AMI Tactical
Missile System, czyli po prostu rakiety operacyjno-taktyczne. No i pojawiło się wielkie oburzenie Rosjan, bo nie tak się umawialiśmy. Przynajmniej ja to tak odbieram, całą sytuację, całe wszystkie te doniesienia medialne. Odbieram na zasadzie takiej, że Rosja mówi, do cholery jasnej, Biden, nie tak się umawialiśmy. Krym nie był w naszej umowie. A wy tutaj atakujecie cywili naszych. No i ruskie oczywiście wezwały na dywanik ambasadora USA, żeby sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Oczywiście ambasador rosyjski w Stanach Zjednoczonych też powiedział kilka zdań. I o co chodzi? To jest kolejny po prostu dowód na to, że to nie jest rozgrywka, tak jak powiedziałem, między Ukrainą a Rosją, bo jakby to była rozgrywka między Ukrainą a Rosją, to już to dawno by się skończyło, tylko to jest rozgrywka między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. I według mnie wszystko od początku było zaplanowane. Zresztą nie tylko ja to mówię, ale też wiele innych osób na to zwraca uwagę, że obszar konfliktu był zaplanowany, użycie broni było zaplanowane, to co ruskie mają zająć, to podejrzewam też było zaplanowane i długość tego konfliktu również jest zaplanowana. No nie bez powodu niektórzy wojskowi, nawet polscy, w Polsce nawet co się mówi, politycy, generałowie mówią o tym, że ta wojna potrwa jeszcze 2-3 lata. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie, czy to... ale podejrzewam, że szybciej na pewno się nie skończy. Ale zacytujmy sobie oczywiście tutaj najpierw może portal do rzeczy.pl, całość artykułu oczywiście w opisie pod filmem. Tutaj do rzeczy powołuje się na ekspertów. Co to za eksperci? Chciałbym wiedzieć. Eksperci uważają, że jeśli Ukraina wygra gdzieś w wojnie z Rosją, to na okupowanym Krymie. Na początku roku prezydent Wołodymyr Zełenski dał jasno do zrozumienia, że walka o ten półwysep i Morze Czarne będą odgrywać kluczową rolę w nadchodzących miesiącach. Nie. Tam oczywiście będą ataki, są ataki. Teraz ten ostatni atak teoretycznie ukraiński spowodował, że były tam ofiary cywilne. No i Rosja się wielce oburzyła, że o jak to mogą być, że Amerykanie mają krew na rękach, a Rosja nie ma krwi na rękach, nie ma krwi cywili ukraińskich na rękach. No takie troszkę z ich strony to jest takie niepoważne pieprzenie głupot, ale to są ruskie, wiadomo, ruskie mają swoje widzenie, swoje uniwersum, w którym się poruszają. Jak pisze Business Insider, sukces Ukrainy na Krymie byłby poważnym ciosem dla prezydenta Rosji Władimira Putina. Klęska Rosji na Krymie nie byłaby po prostu porażką, ale upokorzeniem, uważa Olga Chwostunowa, członek Instytutu Studiów Polityki Zagranicznej. I właśnie dlatego, że to by było tak duże upokorzenie dla Ukrainy, to nie wchodzi w grę to, żeby Ukraińcy odzyskali i samo to wezwanie tego ambasadora amerykańskiego na dywanik w Rosji, no to mówi o tym, że to jest bardzo wielkie oburzenie Rosji, że jak oni mogli aż tak zareagować, bo tam, że tam drony latają, coś tam się dzieje, no to wiadomo, że musi się dziać, ale nie na to się umawialiśmy, panie Biden. Tutaj Putin grzmi oczywiście. Kolejne źródło to tym razem Interia, wydarzenia.interia.pl. Całość artykułu standardowo w opisie. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Stanów Zjednoczonych, a lokalne władze Sewastopola na okupowanym Krymie zdecydowały się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na terytorium całego regionu. To konsekwencja ataku sił zbrojnych Ukrainy na cele wojskowe zlokalizowane na Półwyspie i upadku szczątków jednej z wystrzelonych rakiet na plaży Uczkowce. W niedzielę, chwilę po godzinie 12, czasu lokalnego, 13 w Polsce, rosyjskie media poinformowały o alarmie i pracy systemów obrony powietrznej na Krymie. Chwilę później rosyjski resort obrony przekazał, że wojsko zestrzeliło 5 rakiet operacyjno-taktycznych ATACMS produkcji amerykańskiej. Jedna z rakiet zestrzelona została bezpośrednio nad plażą Uczkowce, gdzie znajdowali się cywile. W wyniku upadków odłamków rannych zostało 153 osoby, 4 osoby zmarłe. To jest ciekawe, nie? Że w ogóle na Krymie do tej pory tam, gdzie miał się odbywać konflikt, to się odbywał, a tym razem tam, gdzie ludzie się opalali, bawili się na plaży, no to
nie spodziewali się tego. Widać, że ci ludzie na Krymie też nie czują jakiegoś wielkiego zagrożenia jakimś atakiem. Tam, mówię, tam gdzie ma być atak, tam wszystko jest zaplanowane, a tutaj ktoś przegiął pałkę po prostu i stąd takie wielkie oburzenie. Wywołało to falę oburzenia na miejskich czatach. Mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie faktem, że władze okupacyjne zaniedbały w ostatnim czasie bezpieczeństwo ludności cywilnej, umieszczając sprzęt wojskowy w miejscach gromadzenia się ludności cywilnej. Czy ludność cywilna na Krymie naprawdę uważa władzę na Krymie za władzę okupacyjną? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to po prostu Interia tak napisała. Fakt, że Rosja okupuje Krym, to nie ma bez dwóch zdań. Oczywiście to jest prawda. Ale czy mieszkańcy Krymu uważają te władze za okupacyjne? Szczerze w to wątpię. Chwilę przed godziną 12 przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji poinformowali o wezwaniu ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rosji, Lien Tracy, w celu złożenia wyjaśnień w związku z ukraińskim atakiem na Sewastopol na okupowanym Krymie. Ukraina atakuje Krym, czyli Rosję, a Rosjanie wzywają ambasadora Rosji. To już samo to mówi. Kto tutaj konflikt prowadzi? Kto z kim toczy wojnę? Amerykanie ukraińskimi rękami toczą wojnę z Rosją. Ta wojna jest ustawiona. Ta wojna była od początku zaplanowana. I teraz do złożenia wyjaśnień. Ambasador Stanów Zjednoczonych ma wyjaśniać, dlaczego Ukraińcy zaatakowali Krym. No to jest logiczne wszystko, nie? Jednocześnie biuro prasowe opublikowało krótki komunikat w tej sprawie. Podkreśla, że Stany Zjednoczone, które prowadzą wojnę hybrydową z Rosją, faktycznie stały się stroną konfliktu, zaopatrując siły zbrojne Ukrainy w najnowocześniejszą broń. I to nie tylko te rakiety operacyjno-taktyczne ATACMS, tylko również Patrioty. Zaraz sobie o Patriotach też powiemy, bo to jest bardzo ciekawe. Ambasadorowi powiedziano, że takie działania Waszyngtonu mają na celu zachęcenie władz Ukrainy do kontynuowania działań wojennych aż do ostatniego Ukraińca poprzez wydanie zgody na uderzenia w głąb terytorium Rosji. Z pewnością zostaną podjęte kroki odwetowe. Napisano, to jest ewidentna groźba skierowana czy w stronę amerykańską, raczej nie w stronę amerykańską. To jest groźba eskalacji konfliktu, tak? Tutaj jest mowa o tym, że to miało zachęcić władze Ukrainy do działań aż do ostatniego Ukraińca. Czyli i oczywiście zapowiedziane są kroki odwetowe, czyli to, co się dzieje na froncie na Ukrainie, będzie eskalowało. Rosjanie mają zamiar jeszcze bardziej Ukraińców przycisnąć po tym ataku właśnie na Krym. Zwróćcie uwagę na to, że wcześniejsze ataki na Krym, na cele wojskowe, drony, które tam latają, bo tam się to wszystko dzieje, nie wywołały takiego oburzenia Rosji, jak w momencie, kiedy zostali zaatakowani cywile. Bo na to się nie umawialiśmy. Cywile mieli być bezpieczni. Ludność cywilna na Krymie miała czuć się bezpieczna. To wszystko jest zaplanowane. A niestety 4 osoby zmarły, 153 osoby ranne. Na to się nie umawialiśmy, panie Biden. No tak Rosjanie mówią. Na temat ataku na Sewastopol wypowiedział się także ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Anatolij Antonow. Próby Waszyngtonu, aby uciszyć straszliwą zbrodnię popełnianą na obywatelach Rosji, wywołują gniew i oburzenie. Amerykanie nie mogą siedzieć za granicą i unikać odpowiedzialności za krew i łzy niewinnych ludzi, stwierdził w komentarzu opublikowanym w mediach społecznych. No, pan ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych, pan Anatolij Antonow, jest bezczelny, naprawdę jest bezczelny. Mówi o tym, że Amerykanie mają krew, siedzą za granicą i mają krew na rękach niewinnych ludzi. A kto ma krew na rękach niewinnych Ukraińców, którzy zostali mordowani, cywile? Oczywiście w porównaniu do Izraela to Putin to jest mały pikuś, to tam bez porównania, nie? Ale jakby nie patrzeć, rzeczywiście najechał Ukrainę, mordował cywilów, a nie tylko żołnierzy. To nie była tylko, nie tylko, a tutaj jest wielkie oburzenie, że krew na rękach, nie? I to jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz.
Dla decydentów, to jeszcze to słowa są jeszcze ambasadora Rosji w Stanach Zjednoczonych, Anatolia Antonowa. Dla decydentów w Waszyngtonie jest oczywiste, że amunicja kasetowa ATACMS, czyli te rakiety operacyjno-taktyczne, nie może zostać wystrzelona bez udziału amerykańskich specjalistów i wsparcia amerykańskiego wywiadu. To nie przypadek, że wrogie drony niemal codziennie krążą nad Morzem Czarnym. Tak, Rosjanie to wiedzą, że Amerykanie są na Ukrainie. Wszyscy to wiedzą. Tylko to nie jest oficjalna informacja podana dla wiedzy publicznej, bo to wtedy by, jeżeli to by było oficjalne, to już by wyszło poza pewne ramy, bo oni tam teoretycznie nie mogą być, a praktycznie Rosjanie dokładnie wiedzą, że ta amunicja nie mogła być wystrzelona bez udziału amerykańskich specjalistów i wsparcia amerykańskiego wywiadu, to wiedzą. I dalej, jeszcze jedna rzecz, patrioty, które zostały po części przekazane przez kraje europejskie, przez Amerykanów na Ukrainę. Dziadzia Biden mówił również o tym, żeby przekazać polskie patrioty, które są w rękach amerykańskich, tak? Kupiliśmy patrioty, których nawet nie możemy obsługiwać. Obsługują nasze patrioty, za które zapłaciliśmy, które kupiliśmy, obsługują Amerykanie. Amerykanie mówią, gdzie te patrioty mają stacjonować i kogo ochraniać. A kogo ochraniają? Oczywiście amerykańskie wojska stacjonujące w Polsce są ochraniane przez amerykańskie patrioty, które kupiła Polska. Genialne, to jest po prostu genialne. Dziadzia Biden chciał przerzucić te patrioty na Ukrainę. Tutaj był sprzeciw Polski, ale myślę, że sprzeciw Polski po prostu zostanie uciszony i to, że jeżeli patrioty trafią na Ukrainę, no to po prostu nie zostanie to ujawnione publicznie. A o co chodzi z patriotami? Skoro Polacy zapłacili za patrioty, za amerykańskie patrioty i nawet nie mają pozwolenia, żeby ich dotknąć, obsługiwać, to pytanie, czy Ukraińcy obsługują te patrioty u siebie? My, członek NATO, Polska, nie możemy obsługiwać patriotów, które kupiliśmy, ale Ukraińcy dostali patrioty i co, sami obsługują? Szczerze w to wątpię. Tak samo jak tutaj ten ambasador Rosji ma po prostu wiedzę, że ta amunicja nie została obsłużona, wystrzelona tylko przy udziale Ukraińców, tylko również uczestniczyli w tym Amerykanie. Tak samo patrioty uważam, że nie będą obsługiwane przez Ukraińców, no bo nie. No bo nawet Polacy nie mogą tego dotknąć. I teraz troszkę o buncie w ukraińskiej armii. Niestety nieciekawa sprawa. Nie jest dobrze w ukraińskiej armii. O tym mówiłem, co się dzieje, że niektórzy generałowie, dowódcy ukraińscy wysyłają Ukraińców na rzeź, na pewną śmierć. O tym mówiłem przy okazji wywiadu z ukraińskim sierżantem, który praktycznie służył tam od początku. I to było takie nieoficjalne. A teraz stało się to medialne, ponieważ szef sztabu ukraińskiej Azowskiej Brygady Gwardii Narodowej, Bogdan Krotewicz, ujawnił po prostu, co się dzieje. Był na pewno zdesperowany, skoro ujawnił to publicznie. Na pewno były jak wcześniej były pewnie jakieś próby zwrócenia na to uwagę, żeby pewnego pana generała ściągnąć ze stanowiska, żeby już nie robił tego, co robił, czyli nie posyłał ludzi na pewną śmierć. Nic to nie dało, więc pan Bogdan Krotewicz był na tyle zdesperowany, że ujawnił to publicznie na mediach społecznościowych. Nazwiska pana generała nie wymienił, ale oczywiście wszyscy od początku wiedzieli, o kogo chodzi. Podejrzenie padło na dowódcę Zjednoczonych Sił Zbrojnych, generała Jurija Sodołę. Długo nie trzeba było czekać na reakcję prezydenta Zełenskiego, który od razu po tym, jak Bogdan Krotewicz upublicznił swoje informacje, no to Zełenski go zdymisjonował, tego generała wyznaczył kolejnego. Szkoda tylko, że tak późno, bo o tym było wiadomo wcześniej. Ukraińcy to wiedzieli, żołnierze to wiedzieli, że są popełniane zbrodnie wojenne. Można to tak ująć, przynajmniej tutaj ten szef sztabu ukraińskiej Azowskiej Brygady Gwardii Narodowej Bogdan Krotewicz tak twierdzi.
I teraz pytanie, ciekawe, czego dalej w ogóle rozliczą tego generała? Czy po prostu ściągnęli go ze stanowiska, żeby zamieść sprawę pod dywan? Bo o tym wszystko było wcześniej, tak jak mówię, o tym wiedzieli, były takie informacje. Nikt z tego nie wyciągał żadnych wniosków. Wszystko było zamiatane pod dywan, a jeżeli to się zrobiło medialne, wyszło to na oficjalnie, publicznie upublicznione, no to już się nie da tego zamieść pod dywan, to trzeba generała zdymisjonować. Także Krotewicz musiał się nieźle wkurzyć, że wszystko napisał w mediach społecznościowych. Pytanie tylko, czy teraz on nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, że to upublicznił. Ale z drugiej strony, co mógł innego zrobić? Skoro jestem przekonany, zresztą sam o tym mówi, że zresztą posłuchajcie, teraz powołamy się na Wirtualną Polskę. Całość oczywiście standardowo w opisie pod filmem. Źródła ukraińskiej prawdy podają, że Krotewicz zarzuca generałowi przekroczenie uprawnień i nieumiejętne dowodzenie wojskami. To tak delikatnie, nie? Co doprowadziło do utraty dużej części terytorium Ukrainy i prosi o sprawdzenie dowódcy pod kątem współpracy z wrogiem. No, pan generał Jurij Sodoła według Bogdana Krotewicza był na tyle nieudolny, naraził, utracił nie dość, że terytorium Ukrainy, utracił wojsko, że to było na tyle nieudolne dowodzenie, że nawet są podejrzenia współpracy z wrogiem. Moim zdaniem zabił, w nawiasie, swoimi decyzjami więcej ukraińskich żołnierzy niż jakikolwiek rosyjski generał. Podczas składania zeznań w sprawach, w których nie mogę się wypowiadać, mówiłem o, moim zdaniem, popełnionych zbrodniach wojennych. Także to wcześniej było informowane, składał zeznania w sprawach, no ale nie był wysłuchany. A teraz jak upublicznił, no to natychmiastowa reakcja Zełenskiego, pach, ściągamy ze stanowiska, wrzucamy następnego. Krotewicz oświadczył także, że jest mu obojętne, czy zostanie wszczęte przeciwko niemu śledztwo i czy trafi do więzienia. SBI, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, w poniedziałek po południu oficjalnie potwierdziły otrzymanie zawiadomienia. No, tutaj Krotewicz mówi, że jest mu to obojętne, czy trafi do więzienia. No, na tyle był zdesperowany, że podjął taką decyzję. Wiedział, co mu grozi. Jak czytamy w obszernym wpisie na Telegramie, opublikowanym w niedzielę, całe wojsko rozumie, o jakim człowieku mówię, ponieważ 99% żołnierzy nienawidzi go za to, co robi. Także tu w mediach społecznościowych nazwisko nie padło, ale wszyscy dobrze wiedzieli, o kogo chodzi. I dziwnym trafem Zełenski też wiedział, o kogo chodzi, wiedział, kogo zdymisjonować. Osoba ta wszczyna dochodzenia przeciwko dowódcom, którzy posuwają się naprzód i nie tracą pozycji, ale nie wszczyna oficjalnych dochodzeń przeciwko sobie. No trudno, żeby przeciwko sobie wszczynał dochodzenie. Napisał Krotewicz. Rubikon został przekroczony, a jedyną rzeczą, której zawsze będę się wstydzić, jest to, że nie zrobiłem tego wcześniej. Los sprzyja odważnym, a niektórym stworzeniom pomaga fakt, że większość milczy, rozumiejąc konsekwencje osobistej zemsty na sobie i swoich jednostkach. Dlatego zaznaczam, że jest to moja osobista decyzja i w pełni akceptuję jej konsekwencje. Wyznał wojskowy z Azowskiej Brygady. Ja powiem tylko tyle. Żołnierz ma prawo być dobrze dowodzonym, zwłaszcza na wojnie, tak? A niestety, jak obserwuję to, co się dzieje na Ukrainie, w ukraińskim wojsku i takie relacje jak ta, że ktoś jest takim, a nie innym idiotą, że tak postępuje ze swoimi żołnierzami, niestety obawiam się, że w polskim wojsku mogłoby dojść do podobnych rzeczy, bo bardzo często na wysokich stanowiskach są ludzie w Wojsku Polskim, którzy nie powinni się tam znaleźć i póki nie ma wojny, póki mamy taki, a nie inny stan, nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, chociaż jak pokazuje sytuacja na granicy, jednak jeden żołnierz zmarł. Czy to była niekompetencja dowódców? Również
Również, ponieważ tam samo to, że bał się użyć broni, nie miał sprzętu, no wszyscy na to pozwalają, tak? No najbardziej oczywiście, no dobra, już koniec, może z tą granicą nie, ale niestety w Wojsku Polskim również są niekompetentni dowódcy na wysokich szczeblach, którzy nigdy nie powinni się tam znaleźć, którzy zagrażają swoim podwładnym, no ale póki jest stan pokoju, to ofiar śmiertelnych nie ma. Gorzej jak będzie stan wojny, no to wtedy niektórzy mogą rzeczywiście być tak słabo dowodzeni, że zostaną wysłani na rzeź, na pewną śmierć, jako zwykłe mięso armatnie. I tego wydaje mi się, że bardzo wiele osób tego się obawia, niestety. Napiszcie, co wy o tym sądzicie. Żołnierze zawodowi mogą napisać na przykład, czy również znają takich dowódców, którzy są na wysokich stanowiskach, a są kompletnie oderwani, odklejeni od rzeczywistości, nie powinni tam być, bo nie potrafią, nie jest to miejsce dla nich, tak? Łapa w górę na koniec, komentarz taktyczny, udostępnijcie, subskrybujcie przede wszystkim, a jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem, oprócz linków do artykułów, na które się powołałem, macie różne opcje wsparcia kanału. Wszystkim wspierającym i oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.